No i gdzie byłeś, ty stary capie? No jak gdzie byłem? Jak gdzie byłem? Na wsi byłem! Gdzie byłem? No jak sobie po wsi tylko łazisz? Po wsi? Ty wiesz co na wsi gadają? No co gadają? A ja już ci powiem w domu co gadają. No domu pójdziesz teraz! Nie ma! Ja ci pokażę dopiero, co znaczy tło. Aniu, jesteś drugi raz na Dreszczówce, bo i drugi raz Dreszczówka zagościła do Turku. Jest to nasz wynalazek, że tak powiem. Jak tobie się podoba taka formuła słuchowiska, bo jednak to jest słuchowisko? Wiesz co, Jacku, już w zeszłym roku na ten temat rozmawialiśmy i wtedy byłam pod wrażeniem, a dzisiaj widząc mój tekst na scenie jestem tym bardziej pod wrażeniem. Dzisiaj jestem po prostu oczarowana. Pójdź. Córuś, pójdź nad rzekę, tam usłyszysz płacz. Słuchowisko, w zeszłym roku widziałam taką formę przedstawienia pierwszy raz w życiu i wtedy ona na mnie zrobiła ze mną coś czego nawet nie umiem określić, bo siedziałam tutaj zauroczona, siedziałam oczarowana. A kiedy widzisz swój tekst na scenie, zrobiony w taki sposób i wymagał, wydaje mi się, większego albo innego, może tak, innego zaangażowania niż tekst Wojtka w zeszłym roku. I ja dzisiaj, wy mnie tutaj zabiliście, wiesz? Jestem pokawałkowana na takie drobniutkie fragmenty, i które muszę jakoś poskładać, bo... Ja życzę każdemu autorowi, żeby zobaczył coś takiego na scenie, żeby swój tekst mógł zobaczyć w interpretacji kogoś innego, waszej interpretacji. Matko, przecież jak wy to robicie, to jest majstersztyk, to jest coś cudownego. Brakuje mi po prostu słów na to, żeby to określić. Powiem, że to też nie było dla nas łatwe. Sama praca po pierwsze nad tekstem, bo żeśmy go redagowali chyba 3 razy. Też próbowaliśmy to dopasować do młodzieży, która to czytała, bo to jednak, no nie będę ukrywał, jest to bardzo trudny i ciężki tekst. Natomiast bardzo chcieliśmy zachować jakby taką twoją tożsamość w tym wszystkim, ale też zrobić to po naszemu i w sposób, który byłby godny sztuki, o tak bym to ujął. Chcieliśmy bardzo trzymać się pewnych zasad, kanonów, estetyki, żeby nie robić czegoś na przekór sobie też. I wszyscy zgodziliśmy się na taką formę tego twojego tekstu, żeby to przełożyć w taki sposób. Natomiast pytanie moje jest takie,
czy forma takiego festiwalu ma potencjał? Robicie coś, co robią wszyscy na samym początku, czyli coś, czego każdy uczestnik festiwalu oczekuje, czyli mamy spotkanie z autorami, mamy panele, mamy rozmowę i robicie coś ponad, czego nie ma nigdzie indziej. Czyli znaczy dla mnie to, że wzięliście moje teksty, bo to faktycznie dwa teksty, Płacz i Studnia, było dla mnie wyróżnieniem i myślę, że każdy, kto tutaj tylko przyjedzie i zobaczy, zakocha się. Po prostu zakocha się w tej formie, bo tego nie ma nigdzie. Ja tego nigdzie więcej niż tutaj w zeszłym roku i niż tutaj dzisiaj nie widziałam. Ja myślę, że Dreszczówka, o Dreszczówce będzie coraz głośniej i uwierzcie mi, że to nie będzie tak, że to wy będziecie prosić autorów o to, żeby wam udostępnili tekst, tylko że będą się pchać i mieć nadzieję, że właśnie ich docenicie, wyróżnicie. Tak wam Bóg pomóż, Panna Maria i wszyscy święci. Że w zdrowiu i w chorobie takoż samo ty jutro ślubować będziesz. Dziś ze mną śluby złożysz, że siostrami pozostaniemy na wieki wieku. Amen. Siostry, tak mi dopomóż Pan. Tak, na zawsze. Tak nam Bóg pomóż, Panna Maria i wszyscy święci. Amen. Za jedno mi to, Wojtek, ty się. Dobra, z ciebie partia. Patrzaj na tę moje pierworódkę. No, mami, no. Na to patrz. Nie. To się nie dzieje wszędzie. Tutaj się czujesz wyjątkowo. Mi jest trudno mówić o samym dzisiejszym dniu, dlatego że jestem tutaj nie pierwszy raz. Jestem tutaj nie tylko, znaczy byłam tutaj nie tylko jako gość, ale przecież raz przyjechałam sobie tak po prostu i to, znaczy wy jesteście niesamowitymi ludźmi, tak zgranymi, tak wiedzącymi, czego chcą, która wie, jaki ma cel i myślę, że jeżeli wy czegoś chcecie, to wy to osiągniecie. Ja się nie bałam w ogóle, jak wy to zrobicie. Ja siedziałam jak na szpilkach, żeby zobaczyć, bo wiedziałam, że zrobicie to dobrze. Po prostu po tym, co zrobiliście w zeszłym roku, nie miałam w ogóle wątpliwości, że to będzie coś niesamowitego, ale nie spodziewałam się tego. Tam, gdzie czekam, koło, tam jestem, tam mnie ostawił.
uciec! Mamo! Mamo! Gdzieżeś ty? Oczy moje nie widzą już nic, mamo! W kręgu, córeczko! Nie słyszę cię! Głosy posłyszały nie słowa! Potrzebujesz powrotu! Tylko on ci krok otworzy! Tylko wtedy będziemy razem! Mamo! Nie słyszę wyraźnie! Powróz! A mocne! Powróz! Nie zwitam, no, ratujcie!